Good morning, everyone. Dobry wieczór wszystkim. No, dzień dobry, przepraszam, wszystkim. It's been a wonderful 2 weeks being with you. Było to wspaniałe 2 tygodnie z wami. And for those watching online, I welcome you too. Tych, którzy będą nas oglądać online, witam was również. And a special welcome to 2 very special people watching online. A szczególnie chcę pozdrowić 2 osoby, które będą nas oglądać online. Polish people. Polskich ludzi. Living in South Australia. Mieszkających w południowej Australii. Richard and Ursula Sliwa. Richard i Ursula Sliwa. So, welcome you. Witamy was również. Today is our last presentation. Dzisiaj mamy ostatnią prezentację. We want to end on a good note. Chcemy zakończyć na takim dobrym, prawda, w takim dobrym, prawda, w stylu. So I want to talk to you about what and where is heaven. Chcemy dzisiaj mówić i powiedzieć, chcemy wam, jakie jest niebo i gdzie jest one. You know, about the only thing people know about heaven. Jedną rzecz, którą ludzie wiedzą o niebie, is that it's up somewhere. To, że jest gdzieś tam wysoko. And that good people go there when they die. I dobrzy ludzie idą tam, kiedy umierają. But let me assure you this morning. Ale chcę was zapewnić dzisiaj rano. That what God is holding out for His people. To, co Bóg przygotował dla swoich ludzi. Is something very, very real. Jest naprawdę bardzo prawdziwe. There were 3 men. Było 3 mężczyzn. And they went down to the pub. Oni poszli do pubu. And they were having a few drinks. I mieli kilka, prawda, głębszych, jak to mówimy. And like all men, when they've had a few drinks, wiecie, tak jak wszyscy mężczyźni, którzy troszkę podpiją, they started talking about their wives. Oni zaczynają mówić o swoich żonach. Well, one of them said, jeden powiedział, when I go home tonight drunk, kiedy ja wrócę do domu dzisiaj pijany, my wife is going to yell and scream at me. Będzie, moja żona będzie wrzeszczeć i krzyczeć na mnie. In fact, she'll probably leave me and go to her mother's for a week. Tak naprawdę to chyba ona wyniesie się z domu na tydzień do swojej mamy. Till she calms down. Dopóki się nie uspokoi. Well, the other man agreed. A ten inni zgodzili się. I don't think I'll even go home tonight. Mój powiedział, ja chyba nie wrócę do domu dzisiaj wieczorem. I think I'll sleep in the car. Chyba będę spał w aucie. Because if I go home like this, gdybym ja wrócił do domu w takim stanie, my wife is going to break something. Moja żona by coś potłukła na mnie. Probably over my head. Prawdopodobnie na mojej głowie. Well, the third man said, a trzeci człowiek, mężczyzna powiedział, what are you two talking about? O czym wy dwoje mówicie? When I get home, kiedy ja wrócę do domu, my wife Mary will get up. Moja żona Mary wstanie. She'll speak kindly to me. Ona będzie mówiła do mnie grzecznie. And she'll even cook me a 3-course meal. Ona nawet przygotuje mi z 3 dań składające się jedzenie. And the other two said, you're crazy. A ci inni powiedzieli, chyba jesteś głupi. No woman would do that. Nikt tak chyba nie zrobiłby. So they made a bet. I więc oni się założyli. All right, so they all got in the car. A więc wszyscy wsiedli do auta. They were drunk driving. I oczywiście podpici jechali. Came into the driveway and he smashed into the rubbish bins. Wiecie, wjechali na ten podjazd i jeszcze śmietnik przewrócili przed garażem. They staggered to the front door. Przyszli pod drzwi frontowe. And they opened the door and they knocked something over inside. Otworzyli, prawda, te drzwi, coś tam jeszcze przewrócili w korytarzu. The man yelled out, Mary! A ten człowiek półpijany mówi, Mary! Get up! Wstawaj! We're hungry! Jesteśmy głodni. Come down, make us something to eat. Zejdź tutaj do nas i zrób nam coś do jedzenia. And she came down in her dressing gown. Ona przyszła, prawda, na dół, ubrana. And she said, yes, husband, what can I do for you and your friends? Powiedziała, tak, mężu, co mogę dla ciebie i dla twoich przyjaciół zrobić? We're hungry, Mary. Jesteśmy głodni. Get in the kitchen, make us a meal. Idź do kuchni, zrób nam jakieś jedzenie. And she went into the kitchen. Ona poszła do kuchni. And she performed a miracle. I zrobiła cud. And within no time out came a 3-course meal. I po jakimś krótkim czasie przyniosła jedzenie z 3 dań składające się jedzenie. She was kind. Ona była grzeczna. She made tea for them. Zrobiła herbatę dla nich. And these other men, they were starting to sober up. A ci dwaj, prawda, byli kompletnie, prawda,
no po prostu zdumieni. They could not believe what this woman was doing. Oni nie rozumieli, co ta kobieta robi. Well, how kind she was. Jak ona była dobra. They felt ashamed. Wiecie, oni naprawdę tak się naprawdę wstydzili. And they quickly paid the man the money for the bet. Szybko zapłacili mu te pieniądze z tego zakładu. And they left. I wyszli. And by this time the husband was sobering up. Wiecie, w tym momencie mąż trochę taki był trochę, wiecie, no, nieprzyjemnie mu tym było. And he said, Mary, powiedział, Mary, I treat you so bad so often. Ja traktowałem cię tak źle wielokrotnie. Why do you treat me so good? Dlaczego ty mnie traktujesz tak dobrze? Why are you such a good wife? Dlaczego jesteś tak dobrą żoną? Well, his wife said to him. A jego żona powiedziała mu. Well, you know, John. Wiesz co, John? I'm a Christian. Jestem chrześcijanką. And I know that this life may not give me. Ja wiem, że to życie może nie da mi. All the joy and happiness that I would like. Wszystkie radości, przyjemności, które chciałabym mieć. But I have a hope in heaven. Ale ja mam nadzieję w niebie. And you, John. A ty, John. Are a godless man. Jesteś bezbożnikiem. You have no hope in heaven. Nie masz żadnej nadziei w niebie. And the only heaven you'll ever know. I jedyne niebo, które ty znasz. Is this earth. To jest ta ziemia. So I determined a long time ago. A więc ja zdecydowałem już dawno temu. I'm going to make your heaven as happy as possible. Ja zrobię twoje niebo dobre jak tylko możliwe. Because you'll never know God's heaven. Dlatego, że ty nigdy nie poznasz Bożego nieba. Well, you know, John was feeling a bit convicted. Wiecie, ten John czuł się bardzo winny. A bit ashamed of himself. Wstydził się, wstyd mu było. And he said to his wife. I powiedział swojej żonie. Well, Mary, if your God can make you so good. I powiedział Mary, że jeżeli Bóg zrobił z ciebie taką dobrą osobą. When I have been so bad to you. Kiedy ja byłem tak zły dla ciebie. Maybe you need to tell me about your God. Może powinnaś powiedzieć mi więcej o swoim Bogu. Listen, friends. Słuchajcie, przyjaciele. This life is not all there is to it. To życie to nie jest wszystko to, co mamy. Listen to what the Bible says. Słuchajcie, co Biblia mówi. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. So the Bible says that God has put eternity into our hearts. Powiedziane, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. You know, we all long for something more. My zawsze tęsknimy za czymś więcej. Something better than just this old sin-filled life. Za czymś lepszym niż ten grzeszny, brudny, zły świat. And I want to tell you this morning. I chciałbym wam powiedzieć dzisiaj rano. That what God is holding out for His people. To co Bóg przygotował dla swojego ludu. Is something very, very real and certain. Jest to coś całkiem rzeczywistego i prawdziwego. Something that fills our inmost soul. I wypełnia naszą duszę. With a hope for a better tomorrow. Na lepsze jutro. The Apostle Paul wrote. Apostoł Paweł pisze: znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Now, if Paul was given a vision of the third heaven, jeżeli apostoł Paweł miał wizję trzeciego nieba, well, there must be also a first and a second heaven. To musi być oczywiście pierwsze i drugie niebo. So the Bible teaches there are three heavens. Biblia uczy nas, że jest trzy nieba. So what's all that about? Ale o czym tu jest mowa? I nazwał Bóg sklepienie niebem i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba. Now the Bible says birds fly in the midst of heaven. Biblia mówi, że ptaki latają na niebie. And he called the firmament heaven. To nazywamy firmamentem. Now birds fly in our atmosphere around the earth. Więc ptaki latają w naszej atmosferze wokół Ziemi. And that is the first heaven. To jest pierwsze niebo. We might call it the atmospheric heaven. My możemy to nazwać niebo atmosfery naszej. Then the Bible says. A Biblia mówi dalej. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. So the second heaven in the Bible. Drugie niebo w Biblii. Is the starry heavens. To jest te gwieździste niebo. The vast universe of God. To jest te rozległe, prawda, rozległy wszechświat Boży. And God says. I Bóg mówi.
Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. God wants us to look into the starry heavens. Bóg chce, abyśmy patrzyli się w te rozgwieździone niebo. And ask ourselves the question, well, who created all of that? I zapytali się pytaniem, kto to stworzył. Remember that Jesus is the creator God. Pamiętajmy, że Jezus jest tym Bogiem stworzycielem. I mean, he created the heavens. On stworzył niebo. And in Genesis, in the work of creation, w pierwszym Mojżeszowie, w rozdziale o stworzeniu, it says that he made the sun and the moon. On tam jest powiedziane, że on stworzył niebo i ziemię i księżyc. And then it says, in case you're wondering about all the other suns in the universe. In case you're wondering about all the other stars in the universe. A jeżeli prawda, ciekawi jesteście na temat innych słońc, innych prawda planet we wszechświecie. He says, I made that too. I on powiedział, że ja również je uczyniłem. Now we need to get a whole, a much bigger concept of God. My musimy mieć o wiele większe pojęcie, koncept na temat Boga. I mean, Jesus is almighty and his power is just immense. Wiecie, Bóg jest wszechmogący i jego moc jest absolutnie wszechogarniająca. The Bible says he made it all. Biblia mówi, że on uczynił to wszystko. What a magnificent universe Christ has created. Wiecie, jak niesamowicie wspaniały wszechświat Bóg stworzył. Have a look at this. Our earth looks very, very small next to our sun. Zobaczcie, jaka nasza Ziemia jest maleńka w porównaniu ze Słońcem. And here are the planets in our solar system next to our sun. A tutaj mamy, prawda, planety naszego systemu słonecznego i ta Ziemia jest tu taka maleńka. Our earth is not very big. Wiecie, nasza Ziemia nie jest wcale duża. And it makes you feel, you know, very small. I to czyni nas bardzo małymi. Compared to the immensity of the universe. Jeżeli po prostu porównamy się z tą wielkością, potęgą wszechświata. Now here's a picture that shows the size of our sun. Tu jest pokazany obraz naszej Ziemi. Next to one of the great big giant suns of the universe. Obok potężnego, prawda, olbrzyma we wszechświecie. The mind boggles. The mind just can't comprehend. Wiecie, nasz umysł tego nie może pojąć. Now from 2004, for 10 years. W 2000 roku przez 10 lat. The Hubble Space Telescope took photographs. Teleskop Hubble'a, prawda, był ustawiony, aby uczynić pewne zdjęcia. Of a very small patch in our sky. Bardzo małego punktu we wszechświecie. I mean, it wasn't bigger than, say, a 1 millimeter square held at arm's length. Wiecie, to była powierzchnia 1 milimetra kwadratowego gdzieś tam we wszechświecie. And after 10 years. I po 10 latach. After 22 days of exposure. I 22 dni po prostu ekspozycji, po prostu naświetlania tego miejsca. This is part of the image it returned. Takie zdjęcia przyszły z powrotem do, prawda, poprzez ten teleskop. They took this photograph. Oni zrobili tą fotografię. In the darkest part of the sky. W najbardziej ciemnym miejscu, prawda, we wszechświata. It was a region just southwest of Orion. To jest ulokowane na południowy zachód, prawda, Oriona. And remember, this is a 1 millimeter square held at arm's length. Pamiętajcie, że to jest kwadrat jednomilimetrowy gdzieś tam. In the darkest part of the sky. W najciemniejszym miejscu, prawda, nieba. And it revealed this image. I został objawiony ten obraz. Where they estimated it contained at least 10,000 galaxies. I to, co oni odkryli i obliczyli, to, że tam się znajduje w tym kwadraciku 10 tysięcy galaktyk. And every galaxy containing 200 or 300 billion suns. A w każdej galaktyce znajduje się 10 ten of how many suns? 200 to 300 billion. 200 do 300 miliardów słońc. Now it would take 13 million of these photographs. Zabrałoby 13 milionów tych fotografii. To photograph the entire sky. Aby sfotografować całe niebo. So we can't comprehend how immense God's universe is. Wiecie, my nie mamy pojęcia, nie możemy po prostu to ogarnąć, jak potężnym, rozległym jest wszechświat. And the Bible says Jesus created all of it. A Biblia mówi, że Jezus stworzył to wszystko. Now finite minds just cannot understand. Wiecie, nasz umysł tego nie może zrozumieć.
We cannot appreciate. My tego nie potrafimy docenić. The immense divine power of Jesus Christ. Jaką mocą, potęgą, prawda, decyduje albo ma Jezus Chrystus. The creator God of the universe. Ten Bóg stworzyciel, który stworzył wszechświat. The prophet Jeremiah wrote. Prorok Jeremiasz pisze: nie mogą być zliczone zastępy niebieskie. And how true that is. Jak to jest wielką prawdą. The Bible says that we should. Biblia mówi, że my powinniśmy: szukajcie tego, który uczynił Plejady i Oriona. Pan jest imię jego. Now this is how the constellation of Orion looks. Tak wygląda konstelacja Oriona. In the night sky here in Poland. W nocy tutaj nad Polską. Down in Australia. W Australii. It's upside down. Jest odwrotnie. Now this nebula, this in the sword of Orion. To jest tutaj, prawda, Orion z mieczem. Is the most beautiful thing astronomers have ever photographed. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką astronomowie mogli sfotografować. Let's zoom in a little closer. Zbliżmy się troszkę bliżej. Here you begin to see not only the Orion Nebula, but the Horsehead Nebula. Tutaj nie tylko widzimy mgławicę Oriona, ale także mgławicę Koński Łeb. Here it is a bit closer up. Tu mamy bardziej zbliżone zdjęcie. And when you zoom in up close. Kiedy po prostu zaostrzymy, zbliżymy się bliżej. It looks like a sparkling cave in the heavens. To wygląda jakby, prawda, takie sparkling, takie błyszczące iskierki, prawda, były w niebie. And an astronomer once wrote a century ago. I to wygląda jak wiecie, cave to jest jaskinia niebieska i astronomowie powiedzieli raz tak. About this Orion Nebula. O tym właśnie jest obrazie Oriona. Czy nie kryje się ogromna tajemnica ukryta gdzieś tam w zakamarkach nieba? Dla mnie przynajmniej wydaje się, że tak, bo nigdy nie mogę otrząsnąć się z wrażenia, że twórcza moc, która stworzyła wszechświat, włożyła jego najbogatsze dary w okolicach Oriona. Now perhaps the heavenly city of God. Prawdopodobnie niebieskie niebo Boże. Is somewhere up there. Tam jest gdzieś. In the glorious nebula of Orion. W tym, prawda, w przepięknym, prawda, Orionie. Well, that's the second heaven of the Bible. To jest drugie niebo według Biblii. The vast starry universe of God. To jest rozległy świat zasiany gwiazdami. Znałem człowieka, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba, w zachwyceniu do raju. So the third heaven, a więc trzecie niebo. The heaven of all heavens. To jest niebo nieb. The Bible says is the paradise of God. Biblia mówi, że to jest raj Boży. The Old Testament also says. Stary Testament również mówi: zechciej wysłuchać błagania Twojego sługi i Twojego ludu, tak wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz w niebie. So the third heaven, a więc trzecie niebo, is the paradise of God, to jest raj nieba, which is where God himself dwells. Raj Boga, gdzie on mieszka. And I want to tell you, ja chcę wam powiedzieć, that God's heaven, że Bóg nieba, is very real and very certain. Że on jest rzeczywistym i prawdziwym. You know, people have an idea that heaven is some mystical place. Ludzie mają takie, wiecie, pojęcie, że niebo to jest jakaś mistyczna, jakaś taka, wiecie, jakieś takie pojęcie. You know, nothing, not really real or tangible. Że to po prostu nie jest, prawda, rzeczywiste i nie można tego dotknąć. But that's not what the Bible teaches. Ale Biblia nas tego nie uczy. Heaven is a real place. Niebo jest rzeczywistym miejscem. As real as this earth. Tak samo jak rzeczywista jest ta ziemia. And the Bible says heaven is also a prepared place. I Biblia mówi, że niebo jest to miejsce, które zostało przygotowane. Now what we're going to share now from John 14. To co chcemy się podzielić z wami to Ewangelia Jana 14 rozdział. Is one of the very best promises of Jesus. Tam są takie najlepsze obietnice Jezusa. And I want everyone to read it together. Ja chciałbym, żebyśmy razem wszyscy przeczytali to. And you can just follow Zygmunt, so. I będziemy czytać razem. Proszę bardzo. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Okej, okay. Proszę razem. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
Now surely that has got to be one of the best promises in the Bible. Na pewno jest to jedna z najlepszych obietnic w Biblii. Jesus has promised to return to this earth. Jezus obiecał, że powróci na tą ziemię. And take his faithful people. I weźmie swój wierny lud. From earth to the paradise of God. Z nieba do raju Bożego. Where God the Father dwells himself. Gdzie Bóg sam osobiście mieszka. Now what kind of place is Jesus preparing for us? Jakiego rodzaju miejsce Bóg Jezus przygotowuje dla nas? Speaking of Abraham, the Bible says. Abrahamie, jeśli mówimy, Biblia mówi, przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. So Abraham was looking forward to a heavenly promised land. A więc Abraham oczekiwał, prawda, niebieskiego miasta. And he says to a heavenly city built by God himself. Niebieskiego miasta, którego budowniczym jest sam Bóg. Can you imagine a city built by the God of eternity? Czy wyobrażacie sobie miasto, które wybudował Bóg na wieczność? No city on earth could make any comparison to God's city. Żadne miasto na świecie nie może się porównać z tym miastem, którego Bóg wybudował. All of God's faithful people. Wszyscy Boży wierni ludzie. All through the Old Testament. Poprzez cały Stary Testament. They all look forward to a promised land in heaven. Oni wszyscy oczekiwali tego miasta i ziemi w niebie. The Bible says. Biblia mówi, wszyscy oni pomarli w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. So we shouldn't get too comfortable down here on this world. A więc my nie powinniśmy się tu tak za bardzo urządzać na tej ziemi. Because the truth is, for the faithful, this world is not our home. A prawdą jest taka, że ten świat dla wiernych Bożych ludzi nie jest domem. God has something far, far better in mind. Bóg ma o wiele, wiele więcej w swoim, prawda, dla nas przygotowanych. Than a sin-cursed earth for his children to live in. Niż prawda ten grzeszny zły świat może oferować. And as the Bible says, he's put eternity into our hearts. On powiedział, że on włożył wieczność w nasze serca. We should be longing for this. My powinniśmy być tęsknić za tym. For God's heaven to come. Za Boże niebo, które ma nadejść. Okay? Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. So God clearly says, Bóg bardzo jasno mówi, that part of his heaven, że część Jego nieba, that he's preparing for his people, który przygotował dla swojego ludu, is a city. To jest miasto. So what is the heavenly city going to be like? Jak to miasto będzie wyglądać? A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. So when they measured a city in the ancient world, kiedy mierzyliście, prawda, w przeszłości, prawda, cokolwiek, they measured the distance right around its walls. Mierzyliście dystans wokół miasta. So if we convert this into kilometers, jeżeli to zamienimy na kilometry, and put this city over the country of Poland. I po prostu umieścimy to miasto nad Polską. This is what it would look like. Tak by to wyglądało. It would nearly cover the entire country. To pokryłoby prawie całą Polskę. We're talking about 600 kilometers per side. Each wall. My mówimy o 600 kilometrach w jedną stronę wokół. 600. And we're told the wall is 70 meters high and wide. A mury są 70 metrów wysokie i szerokie. And at the highest point of this city. A najwyższy punkt tego miasta. Now I can't understand this, but this is what the Bible says. Ja tego nie rozumiem, ale Biblia tak mówi. The highest point in the city. Najwyższy punkt tego miasta. 600 kilometers high. Jest 600 kilometrów w górę. I think God is saying. Myślę, że Bóg mówi, there's plenty of room for you and I. Że tam jest bardzo dużo miejsca dla ciebie i dla mnie. In the capital city of the universe of God. W tej stolicy nieba, którym jest Bóg tam gospodarzem.
Now you can imagine what John saw in vision. Możecie sobie wyobrazić, co Jan widział w swojej wizji. Human language was simply inadequate to describe. Ludzki język po prostu nie jest adekwatny, aby to opisać. No words could describe the glory. Żadne słowa nie opiszą tej chwały. Or what he was shown in vision. To, co zostało mu objawione w tej wizji. And what we have written in Greek in the book of Revelation. I to, co mamy, prawda, napisane, prawda, w Księdze Objawienia. Is John's best efforts to describe what he saw. To jest najlepszy opis, jak człowiek mógł to opisać. Now, yes. Now let's read on. Ale albo czytajmy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelkimi drogimi kamieniami. So these immense walls, we're told, powiedziane, że te potężne mury były, were adorned with all kinds of precious stones. One były ozdobione różnego rodzaju drogocennymi kamieniami. And these are the precious stones that John listed in his description. I to są te kamienie, które Jan wymienia, prawda, kiedy mówi o tych murach, o tych fundamentach. In other words, God's city will be sparkling. Innymi słowy, Jan mówi, że te mury będą, prawda, błyszczały, jaskrawiły. With every color of the rainbow. Wszystkimi kolorami tęczy. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły, ulice zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Do you know, people have killed for gold. Wiecie, ludzie zabijają drugich, żeby mieć złoto. Every country on this earth. Każde państwo na tej ziemi. Stockpiles gold bullion. Wiecie, gromadzi, prawda, magazynuje sztabki złota. But the Bible says, a Biblia mówi, when we get to heaven, kiedy będziemy w niebie, they'll be the paving stones along the streets. Wiecie, będą, prawda, ulice wyłożone złotymi cegłami. I mean, you drive on roads of bitumen today. Wiecie, dzisiaj my jeździmy po drogach asfaltowych. But heaven's streets, ale drogi w niebie, heaven's bitumen, Boży, prawda, asfalt, is made of gold. Będzie zrobiony ze złota. That's another reason, by the way. To jest jeszcze jeden powód, tak między innymi, why God must change our hearts before we go there. Że Bóg musi zmienić nasze serca, zanim tam pójdziemy. Otherwise, people will be trying to dig up the streets. W innym wypadku to ludzie by, bracie, kopali, prawda, wykopywali, prawda, tą drogę. The Bible says, Biblia mówi, i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. So this is called the tree of life. To jest nazwane drzewo żywota, yielding its fruit once a month. Które ma owoc co miesiąc. And we must have access to the fruit of the tree of life. I my mamy dostęp do drzewa tego żywota. In order to live for eternity. Aby żyć wiecznie. We are not immortal by nature. My nie jesteśmy nieśmiertelni z natury. Our immortality in heaven. Nasza nieśmiertelność w niebie is sustained by eating of the fruit of the tree of life. Będzie uzależniona od tego tych owoców drzewa żywota. Only God himself is immortal by nature. Jedynie Bóg jest nieśmiertelny z natury. Remember in the Garden of Eden. Pamiętacie ogród Eden? After Adam and Eve had sinned, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, an angel was placed to guard the path into the tree of life. Anioł był postawiony jako strażnik, aby nie mieli dostępu do drzewa żywota. The Bible says, lest sinful man eat thereof and live forever. Żeby zabezpieczyć, żeby człowiek grzeszny nie zjadł, prawda, i nie żył wiecznie. So even in eternity, nawet we wieczności, we will realize that our continued existence, że nasza, prawda, egzystencja, która będzie trwała, is a gift from God himself. Jest to dar od samego Boga. No artist can paint or describe heaven. Żaden artysta nie może namalować albo opisać nieba. This mighty capital of God's great universe. Ta wspaniała stolica Bożego miasta. No language can portray. Żaden język nie może tego opisać. How beautiful it is. Jak pięknym on jest. Nothing earthly can imagine its glory. Nikt na świecie nie może sobie wyobrazić tej chwały. The Bible says. I Biblia mówi.
I widziałem miasto święte, Nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona obrobnica dla męża swego. Now that's John trying to describe in human language how beautiful it is. Wiecie, Jan chciał takim ludzkim językiem opisać, jak to piękne jest. You know, every woman in the world. Wiecie, każda kobieta na świecie. I mean, ordinarily she might be just a pretty plain looking person. Wiecie, w ciągu codzienności jest po prostu taką zwykłą kobietą. But every girl on her wedding day, ale każda kobieta, dziewczyna podczas dnia swojego ślubu looks glorious and beautiful. Wygląda wspaniale i pięknie. By the way, this is my wife and I when we were married. A to jest moja żona i ja, kiedy braliśmy ślub. Back in 1993. W 93 roku. I still remember the day. Ja pamiętam ten dzień. I remember I was so excited. Ja pamiętam, że byłem tak podekscytowany. I was getting so heated up with passion. Wiecie, byłem tak rozpalony pasją. By the whole experience. Przez całe to doświadczenie. That they nearly had to throw me in the river to cool off. Że moi przyjaciele prawie mnie wrzucili do rzeki, aby mnie ustudzić. Now the New Jerusalem is going to come down. Nowy Jeruzalem będzie spuszczony na ziemię. From God out of heaven, and it will take the place of old Jerusalem. Z nieba będzie zabrane i będzie położone na Jeruzalem, tu na ziemi. That's why it's called the New Jerusalem. Dlatego to nazywane jest Nowy Jeruzalem. Because it's going to take the place of the old Jerusalem. Dlatego, że ono zajmie miejsce starego Jeruzalemu. And today, no one wants to go to old Jerusalem. A dzisiaj nikt nie chce jechać do starego Jeruzalemu. The place has erupted in war. Tam w tej chwili jest wielka wojna. And there's been war over there for centuries. I tam ta trwa wojna przez po prostu stulecia. But God considers that spot in the universe. Ale Bóg uważa ten punkt ziemi we wszechświecie. The most sacred spot in all of his creation. Za najświętsze miejsce w całym swoim stworzeniu. And that is where the capital of God's vast universe. I to będzie stolica w tym rozległym wszechświecie. Will be placed. Będzie tam ustanowiona. Question is. Pytanie jest. Why is that spot on earth? Dlaczego to miejsce na świecie? So sacred to God the Father. Jest tak święte dla Ojca, Boga Ojca. I mean, why doesn't he bring the New Jerusalem down on Poland? Dlaczego prawda ten Nowy Jerozolim nie będzie na terenie Polski? Or over in Australia somewhere. Albo w Australii gdzieś. There's some beautiful locations, much more beautiful than Jerusalem. Wiecie, są o wiele piękniejsze miejsca na świecie, o wiele lepsze niż Jeruzalem. But why is he choosing that spot? Ale dlaczego Bóg wybrał te miejsce? To put the capital of his universe. Aby tam po prostu założyć swoją stolicę. Why? Dlaczego? Yeah, because Christ was crucified. Correct. Dokładnie. That spot is the most sacred spot in all of creation. Dlatego to miejsce jest najświętsze w całym stworzeniu. That's where the heart of God the Father was broken. Gdzie serce Boga Ojca było złamane. As he allowed the divine Son of God to pay for our sins. Kiedy Bóg pozwolił swojemu boskiemu synowi, aby był ukrzyżowany. This earth will contain. Ta ziemia będzie dalej trwała. The capital of his universe. Z prawda stolicą wszechświata. And for all eternity. I na całą wieczność. When created beings come in and out of that holy city. Stworzenia całego wszystkich prawda wszystkich stron będą przychodzić do tego miasta. They'll be reminded of the wonders of a savior's love. Będą tam zdobywały tą wiedzę o tym, czego dokonał Bóg w swojej miłości. Bible says. Biblia mówi, i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. No matter what trials and suffering, niezależnie przez co przechodzimy i jak cierpimy, we may experience on this earth, jaki ból doświadczamy na tej ziemi, an absolutely glorious future, i absolutnie taka chwalebna przyszłość, awaits all those who are faithful to Jesus, czeka na tych, którzy są wierni Jezusowi, i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. What will it be like to be with Jesus throughout eternity. Wiecie, jak to będzie, kiedy będziemy przez wieczność przebywać razem z Jezusem? What will it be like to look into his face for the first time? Jak to będzie, aby popatrzeć na jego twarz po raz pierwszy? You will know
that he knows everything about your whole life. Wiecie, wy wiecie, że on zna wasze życie, całe wasze życie. He knows all your dark secrets. On zna wasze ciemne sekrety. He knows all about your secret sins. On zna wasze te grzechy ukryte. But as his hands reach around us, ale kiedy jego ręce ogarną nas, we will see the scars from his crucifixion. My zobaczymy te blizny po ukrzyżowaniu. As we look into his shining face, kiedy będziemy patrzeć na jego świecącą twarz, we will see the scars from the crown of thorns. My będziemy widzieli blizny po tej koronie ciernowej. And from his smiling face, i z jego uśmiechniętej twarzy, we will feel nothing else. Nie będziemy czuli nic poza no shame, żadnego no wstydu, guilt, żadnej winy. We will simply feel an overwhelming eternal love. My jedynie będziemy czuli wspaniałą, wieczną miłość, that has loved us, która kocha nas, more than his own existence. Pokochała nas bardziej niż swoje własne istnienie. In that wonderful new earth, i ten cudowny świat, animals will all be gentle. Zwierzęta będą teraz bardzo delikatni. They won't be eating or killing each other. One nie będą zjadać się i zabijać się nawzajem. Flowers will never ever fade. Kwiaty nigdy nie będą więdnąć. And the wonders of God's creation, ta wspaniałość Bożego stworzenia, will never cease to amaze and delight our senses. Nigdy, prawda, nie będziemy zaspokojeni, prawda, i będziemy chcieli więcej poznać stworzenia jego. So what's it gonna be like up there? A więc jak to będzie tam? Czytamy, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciała nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. The Bible says we're going to have a body. Biblia mówi, że będziemy mieli ciało. That is similar to Jesus' glorious body. Podobne do jego chwalebnego Jezusa ciała. The one he had when he was raised from the dead. Takiego ciała, jakie on miał po zmartwychwstaniu. Jesus had a body after his resurrection. Jezus miał ciało po zmartwychwstaniu. And to prove to his disciples, i żeby udowodnić swoim uczniom, that he was not a ghost, że on nie jest duchem, or some bodiless spirit, albo jakiś duch, prawda? He said, "Please, have you got anything to eat?" I poprosił, czy macie coś do jedzenia? And you remember, he ate before them. I on jadł przed nimi. Now you have to have a body if you're going to eat something. Wiecie, on by nie miał ciała, gdyby nie jadł. Because if Jesus was a bodiless spirit, gdyby Jezus był taki, wiecie, duchem bez ciała, and he ate something, i jadłby coś, it would just drop straight through on the ground. Wiecie, to pożywienie by spadło wprost na ziemię. He had a body who can digest food. On miał ciało, które po prostu miało proces trawienny. And so he ate in order to prove, hey, it's really me. On jadł, aby pokazać im, powiedzieć, słuchajcie, to jestem ja. He said a body doesn't have flesh and bones as you see, a spirit doesn't have flesh and bones that you see I have. I on powiedział, że duch nie ma kości, ciała i kości, a ja przecież jem. The heaven will be a real place. Ja, więc niebo będzie rzeczywistym miejscem. With real people. Z prawdziwymi ludźmi. With real bodies like Jesus. Z prawdziwym ciałem, tak jak miał Jezus. What will the conditions be like in heaven? A jakie warunki będą panować tam? I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Can you imagine a world where there's no crying or tears? Czy wyobrażasz sobie świat, gdzie nie ma płaczu i nie ma łez? I can't wait. Ja się nie mogę doczekać. No more funerals burying our loved ones. Nie będzie więcej pogrzebów grzebania swoich ukochanych. No heartache or suffering of any kind at all. Nie będzie bólu ani żadnego cierpienia, żadnego cierpienia. No more painful memories. Nie będzie bolesnych wspomnień. A raczej będą się radować, weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Ja stworzę z Jerozolimu wesele, a z jego ludu radość. Eternal joy. Wieczna radość. Eternal happiness. Szczęście. Eternal rejoicing. Wieczne radowanie. That's all that exists up there. Tam wszystko właśnie to będzie po prostu panować. No pain, suffering, hurt. Nie ma bólu, cierpienia. And you don't need me to tell you. I nie muszę wam chyba mówić, that the world is not filled with joy, happiness, and peace. Że ten świat nie jest wypełniony radością, pokojem, szczęściem. And right at this moment, i w tej chwili właśnie, the great loving heart of God aches. Wielkie serce Boga Wszechmogącego
że tak powiem, po prostu współczuje nam. When he sees the suffering all over this world, kiedy widzi cierpienie wokół świata, he wants to bring an end to it. On chce skończyć z tym. It's gone on long enough. To trwa już za długo. But before he can bring an end to it, ale zanim skończy ze wszystkim, he must bring an end to the reign of sin in your life. Ale on musi najpierw skończyć, aby grzech nie panował w waszym życiu. He wants to get you ready. On chce, abyście byli gotowymi. So that you can walk amongst holy angels. Abyście mogli chodzić razem z świętymi aniołami. Who have never sinned. Którzy nigdy nie grzeszyli. And so he's waiting longingly for you. On czeka z utęsknieniem za tobą. He's waiting for me. On czeka na mnie. He's waiting for his likeness. On czeka, prawda, cierpliwie. To be fully revealed in your life. Aby był w pełni objawiony w waszym życiu. Pan ukazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. He's waiting. On czeka. For us all to come to repentance. Na nas wszystkich, abyśmy pokutowali. The Bible also says about him. Biblia również mówi: będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będzie razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Now let me tell you something. Chcę wam powiedzieć. There is only one way. Jest jedna tylko droga. That a lion and a lamb will lie down together today. Że lew i baranek mogą leżeć razem. That is. To jest. If the lamb is inside the lion. Kiedy baranek jest wewnątrz lwa. But up there, they're actually going to eat together. Ale tam oni nie będą jedli się. And they're going to be vegetarian. Będą wszyscy wegetarianami. All life will be at peace. Całe życie będzie w pokoju. No killing. Nie będzie zabijania. And the food you eat in heaven. I jedzenie, pożywienie, które będziesz jeść w niebie. Will not have once had a face. Nie będzie miało twarzy. Because you'll all be vegetarian. Dlatego, że wszyscy będą wegetarianami. Have you ever heard about? Czy słyszeliście? Little tyke. O małym tak. The lioness that would not eat meat. To jest małe lwiątko, które nie jadło mięsa. Anyone ever heard about this? Czy słyszeliście o tej historii? And in 1946. W 1946 roku Margaret and George Westbaugh. Margaret i George Westbaugh. They rescued a baby lioness. Oni uratowali małe lwiątko. From her mother. Od swojej matki. Because the mother was killing her cubs. Dlatego, że ta matka lwica zabijała swoje dzieci. Rescued it from the zoo. I oni po prostu uratowali ją i dali ją do zoo. Now they had a farm, so they took little tyke to their farm. To właściwie działo się w zoo. I oni wzięli to lwiątko na swoją farmę. And as tyke grew, i kiedy tyke wzrastał, all efforts to get her to eat meat failed. I wszelkie wysiłki, aby jadł mięso, po prostu nie udały się. An expert said she would die unless she ate meat. I eksperci powiedzieli, on umrze, ten lew, jak nie będzie jadł mięsa. When Tyke was 4 years old, kiedy ten Tyke miał 4 lata, they offered $1,000 reward. Zaoferowali $1,000 nagrody. If someone could get her to eat meat, jeżeli ktoś zmusi go, aby jadł mięso. So they put a drop of blood in a bottle of milk. A więc dali jedną kroplę krwi do mleka. But she wouldn't touch it. Ale on nie chciał dotknąć tego. Then a butcher thought he could tempt her. A więc pewien rzeźnik powiedział, ja to zrobię. But she wasn't interested. Ale on w ogóle nie był zainteresowany. I'm a vegetarian, she said. Ja jestem wegetarianin, mówi pewnie. Word spread about the gentle vegetarian lioness. Wiecie, wieść się rozniosła po świecie, że jest taki lew, który jest wegetarianinem. Tyke was used in street parades. Był on brany na takie prawdzie parady na mieście. But Margaret was worried that little Tyke, ale Margaret martwiła się, że ten tat would not survive unless she ate meat. On nie przetrwa, umrze, jak nie będzie jadł mięsa. Then one day a visitor to their farm, jednego dnia ktoś odwiedził ich farmę.
said to them, "Don't you read your Bible?" I zapytał, czy nie czytaliście swojej Biblii? You go back and you read Genesis 1:30. Otwórzcie Biblię, prawda, w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 30 wiersz. And that'll set your heart at peace. I tam znajdziecie pokój swojego, w swoim sercu. So she read Genesis 1:30. A więc ona przeczytała, prawda, ten tekst. And after that they stopped worrying about them. I po tym, prawda, już przestała się martwić. And so they fed little Tyke. Oni karmili tego małego feta. A diet of grains and eggs. Oni po prostu karmili go różnego rodzaju ziarnami i jajkami. And gave a rubber boots to chew on for a teeth. A taki gumowy but dawali im, aby sobie tępiła zęby. She was so gentle, even little chicks played around about her. Był tak ten lew delikatny, że małe kurczątka, prawda, bawiły się z nim. On one occasion she put out her tongue to lick one of them. Wiecie, i prawda, tu jest pokazane nawet na zdjęciu, że on liże te kurczątka. And it was scooped up into her mouth. Oni po prostu, prawda, skakali nawet jemu na język. And she looked a bit uncomfortable and she came up to Margaret. Oni nie czuli się tak wygodnie, poszli do Margaret. And when she opened her mouth, kiedy, prawda, on otworzył swoją buzię, powiedzmy. Little chick hopped out and ran away. A ten, prawda, otworzył buzię, wyskoczył kurczak z jego buzi na zewnątrz. Tyke's best friend was Becky the lamb. Najlepszym przyjacielem Teki była owca Becky. They were always together. Oni byli zawsze razem. Word got around. Po prostu rozeszła się wiadomość wokół. And not long after. I niedługo potem. Thousands of people came to their farm. Tysiące ludzi przychodziło na ich farmę. To see the lion and the lamb. Zobaczyć, prawda, lwa i owieczkę. They told Margaret. Powiedzieli Margaret. That just seeing the two of them together. Widząc ich razem. Seemed to bring heaven near. Wygląda, że niebo się zbliżyło, bardzo się zbliżyło. There'll be no hurting or killing in God's heaven. Nie będzie zabijania ani, prawda, bólu w niebie. Everyone will feel safe. Wszyscy będą czuli się bezpiecznie. There'll be nothing to be afraid of. Nie będzie się czego bać. There'll be no grumpy or angry people in heaven. Żadnych zrzędliwych ludzi w złym humorze. There'll be no messed up people who don't know who they are. Żadnych pomieszanych ludzi, którzy nie wiedzą, kim są. I żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory, lub który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. No sickness or disease. Nie ma chorób, nie ma różnego, prawda, chorób. No hospitals or surgical wards. Nie ma, prawda, szpitali, ani, prawda, oddziałów szpitalnych. In the land of everlasting joy. Będzie wieczna radość. No more horrible medications to take. Nie będzie więcej lekarstw. Prawda, takich gorzkich. No more old age. Nie będzie wieku starości. Yeah. No more unwanted wrinkles. Nie będzie więcej niechcianych zmarszczek. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. No one will get tired in heaven. Nie będą biegać, nie będą zmęczeni. Because heaven is not a rest home for the lazy. Dlatego, że niebo nie jest miejscem dla po prostu leniwych. We're going to be up and doing. Będziemy, prawda, robić wiele rzeczy. We'll be swinging into life. Będziemy jakby szli z taką z radością przez życie. Full of energy and vitality. Pełni energii i witalności. Everybody will feel loved. Wszyscy będą czuli się kochani. Everybody will feel cared for. Każdy będzie czuł się, że o niego się troszczy. No one will be lonely. Nikt nie będzie czuł się samotnym. And no one will feel that they are the odd person in the group. Nikt nie będzie miał poczucia, że jest dziwną osobą w grupie. Everyone will have good friends. Każdy będzie miał przyjaciół dobrych. Everybody will be happy. Wszyscy będą zadowoleni, szczęśliwi. And at long last, a w końcu, Zygmunt will be able to sing in tune. Tak jest. Translate. Zrozumieliście, co powiedział? W końcu ja będę śpiewał w właściwym tonie. He wasn't ready for that. Nie byłem gotowy na to. No more hunger. Nie ma więcej głodu. The food will be great. Pożywienie będzie smaczne, dobre.
And at long last, i w końcu, you'll all have a full set of teeth to eat it with. Będzie wszyscy mieli pełny zestaw zębów, aby jeść. No hot dogs in heaven. Nie będzie tych hot dogs w niebie. Everyone will be vegetarian. Wszyscy będą wegetarianami. No more financial problems. Nie będzie więcej problemów finansowych. No more people addicted to their screens. Nie będzie więcej ekranów, od których jesteśmy uzależnieni. Your house won't be too small. Domy wasze nie będą za małe. You won't feel like you're just hanging on to the edge of life. Nie będziecie czuć, że jesteś po prostu na krawędzi życia. No more feelings of guilt or shame. Nigdy będzie poczucia winy i wstydu. No more preaching. Nie ma więcej kazań. You won't hear any evil. Nie będzie słyszeć żadnego zła. See any evil. Oglądać zła. Or speak any evil. Albo mówić żadnego zła. And you won't be falling over in sin all the time. Nie będziecie upadać w grzech zawsze. Because everyone will be following Jesus. Dlatego, że każdy będzie naśladował Jezusa. Ponieważ podążamy za Jezusem co tydzień i co miesiąc, będziemy przychodzić do Nowego Jerozolimu, aby oddawać cześć Bogu. Every week we're going to come. Każdego tygodnia będziemy przychodzić. Yes. Next. Okay. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, staną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzi będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Every month we're going to come. Każdego miesiąca będziemy przychodzić and eat the fruit. I jeść ten owoc żywota. And the Bible says every Sabbath. Biblia mówi, że każdego sabatu we will come to worship Christ. Będziemy przychodzić, aby oddać chwałę Jezusowi. Our glorious creator and redeemer. Naszego uwielbionego Zbawiciela i Odkupiciela. Every saved person. Każda zbawiona osoba will be a Sabbath keeper in God's heaven. Będzie zachowywała sabat w niebie. Don't you think we should start keeping it now? Czy nie uważacie, że powinniśmy zacząć zachowywać sabat już teraz? One of my favorite authors wrote. Mój taki, wiecie, ulubiony autor mówi tak. Język ludzki nie jest w stanie opisać nagrody, jaka czeka sprawiedliwych. Będzie znana tym, którzy go zobaczą. Żaden ograniczony umysł nie jest w stanie pojąć chwały raju Bożego. Jesus invites us this morning. Jezus zaprasza nas dzisiejszego poranka. To make our decision to be part of his kingdom. Abyście podjęli decyzję być w jego królestwie. And the best news is. Najlepsza wiadomość jest taka. Jesus wants us to be there. Że Jezus chce, ażebyśmy tam byli. Doesn't want anyone to miss out. Żeby nikogo nie brakowało tam. So how can you be sure of heaven? A więc w jaki sposób możemy być pewni nieba? Number one. Po pierwsze. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy. You see, truth is important. Wiecie, prawda jest bardzo ważna. And we must order our life in harmony with God's truth. I więc my musimy, prawda, żyć w harmonii z prawdą Bożą. Then the Bible says, i Biblia mówi, błogosławieni, którzy zachowują przykazania Boże, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. We must be willing to keep God's commandments. My powinniśmy być gotowi zachowywać Boże przykazania. To choose to obey God. Wybrać, aby być posłuszni Bogu. And then, thirdly, I po trzecie, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. We must belong to Jesus. My mamy, musimy należeć do Jezusa. We must surrender our life to him every day. My musimy poddawać swoje życie codziennie dla Niego. And so I'm going to ask, you've got some decision papers on your seats. Macie przed sobą, czy obok siebie, kartki takich decyzji. I want to ask everyone to get this. Chciałbym prosić każdego, żeby wziął to do ręki. This decision card. Kartę decyzji. There should be a pen somewhere. Tam gdzie są pewnie długopisy albo ołówki. Doesn't matter how long you've known Jesus. Niezależnie jak długo znacie Jezusa. We can all participate in this. My wszyscy uczestniczymy w tych pytaniach. And I just want to ask us all this morning. Ja chciałem was dziś zapytać tego poranka. Are we ready to keep or be in harmony with God's truth? Czy chcemy być gotowi być w harmonii z prawdą? To obey all his commandments. Aby być posłuszni jego przykazaniom. And accept Christ as our savior and lord every day. Zaakceptować Jezusa jako swojego zbawiciela każdego dnia. As I've said several times in this series. Tak powiedziałem już wielokrotnie w tych wykładach. The Ten Commandments are never going to change. 10 przykazań nigdy się nie zmieniły. It's us who must change. To my powinniśmy się zmienić.
God will take care of whatever problems we might have. Bóg zajmie się problemami, jakiekolwiek mamy. He just wants us to make a decision to follow him. Bóg chce, abyśmy podjęli decyzję, abyśmy naśladowali Jego. So here's our decision card. A więc tu mamy tą kartę decyzji. Number one, I accept God's saving grace that helps me keep God's Ten Commandments, including the Sabbath. A więc mamy pierwszy punkt, to jest, że Bóg po prostu chce, abyśmy, ja akceptuję zachowywać Boże przykazania. Yeah, moment. Yeah. All right. We should all be able to tick this one. My powinniśmy wszyscy, prawda, tam odznaczyć tego ptaszka. And number two, I want to be part of God's end time church. I drugie jest, ja chciałbym być częścią Bożego Kościoła. That is spreading the everlasting gospel of the three angels to the world. Który głosi, prawda, Ewangelię wieczną w tym czasie, w ostatnim czasie na świecie. That is God's last day message. To jest poselstwo ostatnie na ostatni czas. And we need to be faithful and involved in it. I powinniśmy być wierni i być aktywni w tym. So, if that's your decision, tick number two. To jest wasza decyzja, zróbcie ptaszka w drugiej kratce. And then number three, po trzecie, I want to be a follower of Christ. Ja chcę naśladować Chrystusa. And I want to be baptized or even perhaps re-baptized. Ja chciałbym być ochrzczony albo jeszcze raz ochrzczony zostać. As an expression of my faith in him. Ja, i to będzie wyrazem mojej wiary w niego. And I know there are at least some people here today. Ja wiem, że co najmniej są jacyś tu ludzie wśród nas. Who are old enough? Są, że są na tyle dorośli. To make this decision. Aby uczynić tą decyzję. To follow Christ in baptism. Aby naśladować Jezusa i zostać ochrzczonym. And I want to encourage you. Ja chciałbym zachęcić was. To tick number three. Abyście zaznaczyli ptaszka w trzeciej kratce. You know, some people might think I'm not ready yet. Może ktoś pomyśli, ale ja jestem nie jeszcze gotowy, czy gotowa. Well, no one's saying you'll be baptized tomorrow. Ja nie mówię, że macie być ochrzczeni jutro. God simply wants us to make the decision. Bóg po prostu chce, abyśmy uczynili decyzję. And then he'll help us get ready. I on pomoże nam być gotowymi. And then whenever the right time is. I kiedy przyjdzie ten właściwy czas. When you feel right about it. I kiedy będziecie czuli, że to jest właściwy czas. Then go forward in baptism. Wtedy idźcie i ochrzcicie się. Then number four. I po czwarte. I would like to participate in further Bible study. Ja chciałbym uczestniczyć w dalszym studiowaniu Biblii. And I know there's some very good printed Bible studies that are available. Ja wiem, że tu są bardzo dobre takie materiały wydrukowane, aby studiować Biblię. That some people here might be happy to do at home. Są pewnie ludzie tutaj, którzy będą, prawda, szczęśliwi, aby studiować to we własnych domach. I mean, when I made my decision, kiedy ja uczyniłem moją decyzję, I got about three sets of different Bible studies. Ja miałem trzy rodzaje różnego rodzaju studium biblijnego. And I did them all. I ja zrobiłem je wszystkie. And there might be some people here who've been baptized many years. I są pewnie są ludzie tutaj, którzy byli ochrzczeni wiele lat temu. But they haven't taken a printed set of Bible studies. Pardon me? They haven't taken some Bible studies that have been printed. Oni nie mieli, prawda, całych zestawów, prawda, tych studiów biblijnych, które są wydrukowane. And done them themselves. I zrobili sami to. Well, if you're like that, you need to get these things. Jeżeli zrobiliście to, nie musicie mieć tego. It'll help you learn what the Bible teaches. Aby wam pomogło, co Jezus uczył. And for a moment, and we're going to invite the singers to come down and sing a song. Teraz zaprosimy naszych tutaj nasz zespół, aby zaśpiewali pieśń. Przepadł na zawsze, a z nim wszelkie.
dookoła spójrz, jak narody oddają cześć Królowi chwały.